Dla finansowej edukacji. Witam po ostatnim materiale. No, zauważyłem, że jest dość duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o takie ogólne omówienie tematów, czy to związane z inwestycjami, czy nawet sprawami gospodarczymi powiązanymi z inwestycjami. Dlatego takie filmy będę poruszał częściej i raz na jakiś czas będę wrzucał filmy bardziej merytoryczne ze wskaźnikami. Natomiast te filmy też są merytoryczne, tylko tutaj jest mniej tak zwanej wiedzy technicznej, typowo stricte finansowej. E, dlatego, no, już przechodzę do pytań, które ostatnio często dostawałem i postaram się na nie odpowiedzieć, dlatego zapraszam do materiału. Pierwsza rzecz to jest Japonia i wpływ quantitative easing, czyli luzowania ilościowego na gospodarkę. E, jeżeli chodzi o Japonię, to tutaj nie jest to taka sprawa jasna, jak mogłoby się wydawać. W okresie bańki technologicznej, a tak naprawdę od lat 90., jeszcze nawet na, już na początku lat 80., na no Japonia była jednym z najbardziej rozwijających się państw na świecie. Dużo, ba, dużo bardziej się rozwijała niż Stany Zjednoczone i niż jakiekolwiek inne państwo. Dlaczego? Dlatego, bo Japończycy po prostu oni przyjęli pewne zasady od Europejczyków, a dodatkowo okazało się, że oni są całkiem nieźli, jeżeli chodzi o nowe technologie, a jak wiadomo, to było, to był okres nazwijmy to tej rewolucji technologicznej. Która zaczęła się dopiero rodzić, więc Japonia rzeczywiście w tym okresie niesamowicie sobie dobrze radziła. Natomiast tam powstała jedna z największych bańek spekulacyjnych w ogóle w historii, o czym się bardzo mówi. Były takie okresy, podaje się taki przykład, żeby pokazać jak ta bańka była duża, że pałac cesarski jako wartość nieruchomości w ogóle w tym regionie był warty tyle co cała Kalifornia. Tak naprawdę, Japonia, która jest stosunkowo niedużym państwem, jakbyśmy przeliczyli sobie wartość nieruchomości w najlepszych miejscach możliwych, czy to w Tokio, w szczególności w tej centralnej części, to by się okazało, że ceny były kilkanaście razy wyższe niż nawet w najdroższych miejscach w Stanach Zjednoczonych. To pokazuje, jak niesamowicie kapitał płynął do tej Japonii i to z całej Azji, ale nie tylko, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Nawet z Ameryki Południowej, co, co bogatsi ludzie widzieli ogromny potencjał w Japonii, i rzeczywiście Japonia miała ogromny potencjał. Natomiast ta gospodarka, przez to, że ona była relatywnie młoda, ona się zaczęła rozwijać bez świetnych firm. Co ja rozumiem przez słowo świetna firma? Świetna firma jest to firma, która ma niesamowicie wysoką rentowność, return on equity, czyli dla przypomnienia, return on equity, czyli zwrot z kapitału własnego. To jest zysk netto dzielony przez kapitał własny. I firmy, które mają wysokie, naturalne return equity, czyli nie, posługują się w sposób nadmierny lewarowaniem, czyli ich dług nie przekracza 100%, no to taka firma, która ma bardzo wysoki zwrot z kapitału własnego, rosnące zyski oraz wysokie mar wysoką marżę netto, czyli zysk netto dzielony przez przychody, no to taka firma rzeczywiście ona się niesamowicie rozwija i można ją nazwać świetnym, niesamowitym biznesem. W Japonii w tamtym okresie nie było takich niesamowitych biznesów. Jak nawet sobie Państwo przeanalizujecie wykłady Warrena Buffeta z tamtych lat, to on również zwraca na to uwagę, że rzeczywiście wiele firm miała niską cenę do wartości księgowej i dużo osób się sugerowało tą ceną do wartości księgowej, ale tak jak już wielokrotnie mówiłem, cena do wartości księgowej, nie tylko ja tak uważam, ale też wielu inwestorów, nie jest dobrym wyznacznikiem wartości firmy. Sama z siebie. Więc Japonia miała rzeczywiście w tamtym okresie niektóre firmy niską cenę do wartości księgowej, natomiast jakość firm była bardzo słaba. Japonia jest jedynym krajem w historii, które, w której powstała niesamowita gospodarka, ale bez niesamowitych firm. Dlaczego tak się stało? Jest wiele teorii, tak naprawdę. Pierwszą z nich jest fakt, iż do młodych gospodarek, które się bardzo szybko rozwijają, kapitał nie przepływa w sposób, nazwijmy to Inteligentny. Robi to w sposób chaotyczny, czasami wybierając losowe firmy i dlatego ten kapitał nie koncentruje się w lepszych podmiotach i nie powstają lepsze podmioty w, w krótkim i średnim okresie czasu. W normalnej sytuacji gospodarczej lepszy podmiot wypiera Gorszy, dlatego, bo napływa do niego kapitał większej ilości i on stosując swoje przewagi rynkowe, które, przewagi konkurencyjne, które są jeszcze bardziej zauważalne wtedy, kiedy ten kapitał do niego napływa, no niszczy tą słabszą konkurencją i tak powstają niesamowite biznesy. I dlatego, mamy tak dużo niesamowitych biznesów, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc w Japonii na początku tego nie było, bo ten kapitał napływał w chaotyczny sposób, bo to był nowy rynek. Inwestorzy w ogóle nie mieli pojęcia nic o Japonii. Widzieli tylko dane makroekonomiczne, e, które wyglądały całkiem nieźle. Niektóre firmy świetnie się rozwi rozwijające. Dlatego tam wiele, przez wiele lat wiele firm było naprawdę bardzo średnich. A rosły średnie, nawet niektóre rosły niesamowicie. Natomiast koniec końców jest słuszna teoria e, związana ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu Amerykanie nie chcieli, żeby Japonia ich przegoniła. Wszystko się na to składało. Mało osób sobie zdaje sprawę, jak Japonia była niesamowicie rozwinięta w latach 90. i 2000. Po pęknięciu bańki technologicznej, niestety, to państwo na wykresie, bo to też zaraz to, do tego przejdę, wygląda jakby było w stagnacji gospodarczej i tam się nałożyło wiele czynników. Jedną z nich jest też demografia. Bo Japonia ma najgorszą demografię na świecie, i ja uważam, że to zostanie naprawione. To zaraz, zaraz do tego przyjdę. Natomiast wracając do wątku e, państwa, dlaczego dużo osób uważa, że Stany Zjednoczone w pewnym sensie zniszczyły Japonię? Tak, dlatego, bo oni wprowadzali restrykcje dotyczące patentów, e, czy to związanych przede wszystkim z technologiami podczas tej hosty technologicznej, i wiele firm nie mogło korzystać z pewnych nazwijmy to rozwiązań technologicznych, ze względu na działania właśnie Amerykanów. Więc to już zaczęło pogarszać sytuację Japonii, no i dodatkowo tam była niesamowita bańka spekulacyjna, więc to nie jest tak do końca, że PKB Japonii jest na tym samym poziomie, bo rzeczywiście na wykresie jest. Natomiast ten wykres, on jest zawyżony od lat 2000, tam był okres niesamowitej bańki, ludzie sobie nie zdają sprawy, że nieruchomości w Japonii, w Tokio, mogły kosztować kilkanaście razy więcej niż w dobrych jurysdykcjach innych. Były dużo droższe niż na przykład w Szwajcarii, czy w Nowym Jorku, czy w Teksasie, w Dallas, tak naprawdę to było coś niesamowitego, więc my nie powinniśmy obierać pułapu z tej wyższej wyceny, powinniśmy się pozbyć albo znormalizować to wydarzenie jednorazowe, można przeprowadzić taką analizę. Po prostu ścinając ten wykres się wtedy nam zetnie, pozbywamy się tych skrajnych wycen. Wtedy okazuje się, że Japonia od tego czasu rozwija się, ale bardzo, bardzo słabo. Oczywiście mówię o wskaźniku PKB, który jest bardzo średni. Bo jeżeli zauważymy, to tak, to tak naprawdę wszystko zależy od branży. Średni poziom życia w Japonii się zwiększył z wyjątkiem właśnie tej branży związanej technologicznej. Dlaczego tak się stało? Dlatego, bo w tym okresie tej stagnacji powstały niesamowite firmy. Bo to co mówiłem, stało się dokładnie, czyli. Kapitał, który był źle, w zły sposób zakumulowany za, do średniej jakości firm, ze względu na okres euforii i okres bańki spekulacyjnej, on podczas topnięcia tej bańki, podczas tego załamania technologicznego, on zaczął odpływać do lepszych firm. I powstawały konglom, różne ogromne firmy tak zwane konglomeraty, które po prostu łączyły w sobie wiele różnych branż, no i działały w ramach jednej tej branży. I dzięki temu w Japonii powstały niesamowite firmy. Jak ktoś jest zainteresowany firmami z Japonii, zapraszam do kontaktu na mail. Ja też na Twitterze podaję. Tutaj na razie nie chcę podawać. Chcę, żeby też Państwo sami trochę poszukali i na przykład wysyłali do mnie zapytania na maila, czy firma z Japonii X jest dobra. Ja wtedy będę wyrażał swoją opinię. Tutaj, w tym akurat przypadku, tym razem nie podam na tacy w sumie mogę podać, ale tylko dwie takie, no, takie nazwijmy to flagowe marki to, jedną firmą jest firma Sony a drugą firmą jest firma Nintendo to są przykłady takich niesamowitych marek, które również są niesamowite pod względem inwestycyjnym jeżeli ktoś kupuje je przy dobrych cenach nie mówię, że teraz cena jest dobra natomiast kupowane w dobrych cenach są świetnym biznesem i tych tak naprawdę okazji tych firm jest niesamowita ilość więc jeżeli Państwo są zainteresowani e, takimi firmami z Japonii, no to zapraszam do kontaktu czy to na maila, e, czy to na Skype'a. Natomiast, wracając do tego quantitative easing, czyli luzowania ilościowego, które rozpoczęło się jako pierwsze w Japonii w 2000 roku, do czego, czy ono doprowadziło do e, spowolnienia gospodarczego? E, w pewnym sensie tak. Zadłużenie gospodarcze zbyt duże. Tak naprawdę powyżej 80% w stosunku do PKB spowalnia wzrost gospodarczy. Jest to udowodnione pracami naukowymi. W większości przypadków, tak? To, to nigdy nie jest tak, że, że ten jakby system działa zero-jedynkowo. Natomiast większość prac ekonomicznych sugeruje, że gdy dług przekracza 80% do PKB, to, to spowolnienie, to, ta, ta siła gospodarki, ona jest znacząco zmniejszana w stosunku do okresu, kiedy tego długu nie było. Więc po prostu to finansowanie zadłużenia no, ogranicza działalność gospodarczą. Więc rzeczywiście quantitative easing, czyli ta polityka, luźna polityka monetarna, ona doprowadziła do pogorszenia się jakości gospodarki. Natomiast y, pęknięcie bańki spekulacyjnej spowodowało y, powstanie niesamowitych firm, które sobie również świetnie radziły, jeżeli chodzi o wycenę akcji. Więc to też nie jest tak, że giełda japońska sobie radziła Dramatycznie, wiele podmiotów radziło sobie dramatycznie, to jest fakt. Natomiast dobre podmioty, te najwyższej jakości z wysoką rentownością kapitału, o którym już mówiłem, no, radziły sobie niesamowicie. Też dużo osób nie pyta o Japonię, dlatego bo jest parę osób, które tam mieszka, nawet całkiem sporo, które do mnie pisały, a dodatkowo dużo osób po prostu lubi ten region. I szczerze mówiąc, jest rzeczywiście ciekawy, jeżeli Japonia by rozwiązała problem wynikający z demografii, tam jest demografia naprawdę dramat. Uważam, że go rozwiązał, luzując politykę imigracyjną w szczególności dla Europejczyków. Dlatego bo uważam, że w niektórych regionach Europy po prostu poziom życia na tyle spadnie ze względu na głupią politykę, na brak świetnej jakości firm, wysokiej jakości firm, dużych biznesów, tak naprawdę no, można się przyjrzeć, czy to Hiszpanii, czy, czy czy Włochom, czy Portugalii tam nie ma dużej, jak, dobrych, dużych takich film, jakieś pojedyncze, naprawdę takie perełki, ale to są, to są bardzo słabe gospodarki. Więc może z tych regionów ludzie, którzy są bardziej pracowici i są bardziej zafascynowani Azją, będą wolali wybrać taką Japonię, która mimo wszystko jest bardziej europejska niż Korea, czy bardziej europejska niż Malezja, z tego powodu, że tam też nie ma takiego. E, takie harówki, jeżeli chodzi o pracę, jak wiadomo, Europejczycy tutaj, jeżeli chodzi o pracę, no nie są jakimiś ty tytanami pracy. Dlatego Japonia, według mnie, się odbuduje dzięki wspaniałym firmom, jeżeli poprawi swoją demografię polityką migracyjną, bo ludzie niestety tam nie chcą idzieć, ale ten trend jest na całym świecie, więc tutaj akurat nie można ich winić. Więc Japonia jest fajną jurysdykcją, nawet do życia bezpieczną stosunkowo posiada niesamowite firmy i jak działamy w dobrych branżach, no to możemy robić tam niesamowite pieniądze. O tym należy pamiętać i nie słuchać też tego, że Quantitative Easing zniszczyło całkowicie gospodarkę. Nie jest to do końca prawda. Wykres jest manipulowany przez okres bańki spekulacyjnej, przynajmniej ten wykres PKB. Drugim tematem, również związanym, no po części z Japonią i z Chinami, jest fakt, że Chińczycy, pomimo swojej niechęci do Japończyków, podobnie Japończycy do Chińczyków, to wynika z kontekstów historycznych. Japończycy z jednej strony zrobili bardzo wiele złego dla, jeżeli chodzi o Chińczyków. Tam na przykład podczas II wojny światowej przeprowadzali eksperymenty na Chińczykach, na ludziach. I to takie dość drastyczne. Więc oni też tam historycznie się nie, nie przepadają ze sobą. Natomiast dla Chińczyków najważniejszy koniec końców jest biznes, a nie sentyment. Wielokrotnie to pokazywali. Dlatego również wyciągnęli tutaj otwartą dłoń w stronę Japonii. I uważam, że Japończycy, jeżeli będą naprawdę w potrzasku, jeżeli chodzi o swoje zadłużenie, o swoje w ogóle tutaj politykę i ten problem gospodarczy, to korzystają z pomocy Chin. Po prostu podłączą się pod, pod Chińczyków, więc tam również te zażyłości gospodarcze zaczęły się ostatnio poprawiać. Z tego powodu, że w Azji powstała coś na wzór Unii Europejskiej takiej e, Unii Handlowej, między, między innymi Chinami, e, Tajlandią, Japonią, Koreą Południową więc również tutaj sojusznikami Stanów Zjednoczonych, Filipinami, Malezją, więc Singapurem więc tych rynków tam one to są naprawdę fajne jakości rynki i fajne gospodarki. Związane czy to z technologią, czy nawet na przykład taka Indo Indonezja, związana z produkcją żywności pro podstawowych produktów. Więc ten region i tak naprawdę on się niesamowicie dopełnia. Więc jeżeli ta Unia rzeczywiście gospodarcza będzie tak niesamowicie działała razem z, to też jest ciekawe, z krajami e, Oceanii, czyli Australii i Nowej Zelandii, no to tym bardziej Japonia powinna na tym niesamowicie skorzystać. Więc tamte kraje z tamtego regionu, które sobie gorzej radziły w ostatnich latach, Powinny zostać odbudowane przez to, że jak zobaczymy sobie państwa, to jeżeli jedno państwo bogate granicze z biednym, to i nie ma tam jakichś bardzo takich, nazwijmy to, rygorystycznych ceł czy przepisów związanych z transportem towarów i usług, to drugie państwo korzysta na tym, bo i się po prostu, dlatego, bo przemysł i część usług przenosi się z tego bogatszego do tego tańszego i można w pewnym sensie powiedzieć, że to bogatsze państwo dzieli się swoim bogactwem. Z tym drugim, więc uważam, że te y, kraje, które zaczęły się niesamowicie rozwijać, a inne trochę słabiej, po prostu na zasadzie transportu kapitału, wspomogą y, tamten region. Więc Chińczycy są niesamowici, jeżeli chodzi o, o biznesy. Tutaj również, y, jeżeli chodzi o Chiny, to naprawdę Chiny to jest jedyny kraj na świecie, który posiada tak duże biznesy jak Amerykanie. Co prawda, nie aż tak bardzo duże jak Amerykanie, ale duże. Duże w stosunku do, do średniej na świecie, które można by było nazwać niesamowitymi biznesami. Dlatego kapitał amerykański on nie będzie miał wyjścia. Jeżeli na Stanach nastąpi przesycenie kapitału, będzie musiał wybrać Chiny. Dlatego Chiny są no, niesamowitym obecnie wyborem do naszego portfela inwestycyjnego i coraz więcej będę poruszał temat dotyczący spółek, ich inwestowania w Chinach. Dlatego jeżeli Państwo jesteście. Zainteresowani, no to radzę obserwować kanał i jakieś wpisy na Twitterze, gdzie będę podawał konkretne spółki i, no i będę je opisywał w skrócie, jak w nie inwestować, kiedy, dlaczego warto. I na koniec to chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostęp do rynku chińskiego, to yy, z całą pewnością możemy to zrobić po pierwsze przez brokera Degiro, a po drugie przez brokera Saxobank. Więc jak ktoś jest zainteresowany tymi rynkami, to powinien się zainteresować tymi. Dwoma brokerami. Zapraszam do kontaktu, tak jak mówiłem, na adres mail czy y, poprzez Skype, na, na przykład na darmową konsultację, w ramach której omówimy podstawowe jakieś informacje, wszystkie tak naprawdę informacje, które Państwo będziecie chcieli sobie usystematyzować i przyswoić. Na dzisiaj to koniec. Y, tak, jak powiedziałem, zapraszam do kontaktu i do widzenia.